Rzeczywiście jesteśmy w przededniu wielkich wydarzeń, przede wszystkim natury duchowej, kulturalnej także. Mam na myśli na pierwszym miejscu Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. One z natury rzeczy na pierwszym miejscu będą nastawione na wymiar religijny. Katechezy, czterokrotne wielkie spotkania z papieżem Franciszkiem przy okazji rozpoczęcia w czwartek, potem w piątek przy okazji Drogi Krzyżowej, czuwanie w sobotę i w niedzielę. A te wydarzenia, które są w diecezji, jak i w naszej archidiecezji i diecezji warszawsko-praskiej, one niejako przygotowują, ale także uczestniczą w spełnieniu, że tak powiem, zadań tego pobytu młodzieży zagranicznej i polskiej na Światowych Dniach Młodzieży. Bo jednym z ważnych celów, zwłaszcza dla młodzieży zagranicznej, jest poznanie kraju, do którego przyjeżdżają.